Thank you.
potrzebną rocznicę pozyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Niepodległość, autonomia zapisały się krwawymi zgłoskami w naszej historii. Po 123 latach istnienia Polski na mapach Europy wreszcie mogliśmy w 1918 roku cieszyć się upragnioną wolnością. Ile kosztowała ta wolność łez? Ile kosztowała krwi? Ile kosztowała bólu? Ile kosztowała polskich, ludzkich istnień? Tego do końca nikt nie wie. Wiemy, że ta droga wolności była krwią pisana. Była pisana łzami wdów i matek. Była pisana łzami sierot i tych, którzy zostali zesłani na daleką Syberię. Taki był koszt naszej wolności. A tym wszystkim, którzy cierpieli, towarzyszył Kościół, dając nadzieję. Nadzieję płynącą ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Bo taka była ta nadzieja. Gdy wielu było załamanych, to wtedy w takich świątyniach jak ta padały słowa, że Chrystus powstał z grobu, ze śmierci. Że kamień został odsunięty. Że również my odzyskamy niewolę, że nasza ojczyzna zmartwychwstanie. Nadzieja jest nieraz ważniejsza niż chleb powszedni. Nadzieja jest tak mocna, że daje siłę do przetrwania nawet rozpaczy, bo jest światełkiem nadziei, które rozpala ludzkie serca. I w Lażnikie utrwaliła się wielka Polska. Ta Polska Mickiewicza, Słowackiego, Lażnickiego, a także to w dużej mierze przez te wojskie, młode pokolenie Polaków staje wobec tamtych wydarzeń z pytaniami o Polskę, o jej utraconą wolność, o narodowy czyn, który miał tę wolność przywrócić, o kształt Polski jutra. I rodzi się pytanie, czy młode pokolenie potrafi odnaleźć tamtych postaciach ich najgłębszy, ten religijny rdzeń. To przecież dzięki ich obecności, tego religijnego ducha można było na najmniejsze problemy ojczyzny patrzeć oczyma nadziei, której światłem jest Państwo, to nie obowiązek ani nakaz sprawiły, że dzisiaj tak licznie gromadzimy się
aby wspólnie podziękować najpierw Bogu, a potem ludziom za odzyskaną niepodległość Polski. W roku jubileuszowym, w którym w całej Polsce uroczyście obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości naszej ojczyzny, składamy hołd szczególnie tym, którzy za wolną Polskę oddali swoje życie. Chylimy czoła przed bohaterstwem powstańców warszawskich. Oni nie chcieli umierać. Chcieli żyć, ale żyć jako ludzie wolni. Wpisując się w apel najwyższych władz państwowych o godne i uroczyste świętowanie w całym kraju tej ważnej dla każdego Polaka rocznicy, postanowiliśmy również zrobić coś dodatkowo dla niepodległej. Oprócz tego, co od wielu lat, rok rocznie i na co dzień czynimy. Z tego powodu więc spotykamy się dzisiaj w Kurowie i w Ostrowach, aby radować się niepodległą. Rozwój, rozwój, jeszcze raz rozwój. No skoro nie ma dzieci, to nie ma szkoły, ale będą się tu działy inne rzeczy. I po rozmowach z księdzem proboszczem już dzisiaj zapraszamy na za rok, na kolejne świętowanie dla niepodległej. Tak. Dotarli do nas, tak jak zapowiadałem na początku, ksiądz Stanisław Opolski, proboszcz parafii Gostowo. Witamy go bardzo gorąco. Jest z nami również prezes OSM Sierp, pan Grzegorz Gańko. Witamy gorąco. Raz jeszcze dziękujemy. Dziękujemy za cierpliwość w stosunku do naszej grupy. Miłego świętowania dla niepodległej. Dziękuję. Teraz wiadomo.